Słuchajcie, na samym końcu tego filmu czeka na was konkurs, w którym do zdobycia będą magazyny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam dzisiaj dla was do przedstawienia kolejny numer magazynu Pokémon Trenuj ze mną, czyli jedynego oficjalnego magazynu dostępnego w Polsce dla każdego młodego fana i trenera Pokémon. Teraz mamy tutaj numer, proszę bardzo, tu jest, o, numer 2 na 2021 w cenie 12,99. Oczywiście są do tego numeru dołączone naklejki oraz zestaw Chilling Rain. To jest fanpack z trzema dodatkowymi kartami, którego otworzymy sobie na samym końcu. A teraz zobaczmy, co jest ciekawego tutaj w tym numerze, co na nas tutaj czeka. Kartę odkładamy na później i teraz numer. Więc na samej okładce, proszę bardzo, testy trenerów, Trading Card Game Cosmic Eclipse, troszeczkę stary set już sprzed kilkunastu miesięcy, ale zaraz zobaczymy, co nas czeka tutaj jeszcze w środku, jakie są ciekawe plakaty. Podobno jest Alcremie Pikachu, zaraz zobaczymy, jakie jeszcze. Na samym początku właśnie ten plakat z Alcremie, witaj trenerze, to jest zawsze początek. Moc starterów, proszę bardzo, startery z Unowy, z Kalos, z Galaru oraz z Alolii, razem z prezentacjami i z opisami. Proszę bardzo, jaki fajny plakat z Corviknightem, z Galaru, tego plakatu na okładce nie było. Czy wolałbyś, o, to jest jedno pytanie do was, czy wolelibyście mieć Pikachu, czy może mieć Eevee? To jest w sumie dobre pytanie, ja chyba wolałbym mieć Eevee, tak całkiem szczerze, a resztę pytań to już będziecie mogli sobie odpowiedzieć. Mamy też komiks z serii Sun and Moon Ultra Legends, to jego tutaj troszeczkę pominiemy, to przeczytacie na pewno. Zadania dla trenera, kilka czytowych wyzwań, które możecie, proszę bardzo, wykorzystać naklejki z tej oraz z drugiej strony, żeby uzupełnić. O, jaka fajna naklejka z Vulpixem, i Shymin. Fajne naklejki. I proszę bardzo, najlepszy trener, możecie dostać certyfikat, który poświadcza, że ukończyliście szkolenie dla trenerów Pokémon. No, taki certyfikat warto tutaj, proszę bardzo, walczyć, tak? Mamy jeszcze zagadki, oczywiście będziemy mogli tutaj nakleić naklejki, tutaj jest reklama, to tam niepotrzebne. O! Wyzwanie Charizarda i tutaj też możemy poprzyklejać naklejki, które są akurat tutaj na samym końcu, żeby pasowało do tego tutaj domina. Jest plakat z Pikachu, tak jak było na okładce. Uj, plakat z Yamperem! Proszę bardzo, tego na okładce nie było. Ale mamy plakat z Yamperem. W sumie fajny ten plakat, taki uśmiechnięty ten Yamper. No zobaczcie. Fajnie wygląda. I na dwóch stronach jest. O, i jeszcze Dreadnought. Kurczę, bardzo dużo jest plakatów z Galaru, których nie było tutaj na okładce. No proszę, no to jestem zaskoczony. Gdzie my skończyliśmy? Tutaj. Tu mamy dalszą część komiksu, który kończy się quizem komiksowym. Ha! Jeżeli czytaliście komiks, możecie sprawdzić, czy odgadniecie wszystkie pytania w komiksowym quizie. Następnie, to jest coś takiego jak gdzie jest Wally, znajdź mnie, proszę bardzo, możecie poszukać tutaj odpowiednie rzeczy, które tutaj są wylistowane na dole i możecie je znaleźć na tym całym obrazku, nie będę wam podpowiadał, dacie sobie na pewno radę. No i mamy zestaw kart, proszę bardzo, Cosmic Eclipse, to już jest troszeczkę starszy set, w poprzednim numerze mieliśmy nowsze sety już pokazane, ale i tak bardzo lubię tą zakładkę, te strony akurat dlatego, że one omawiają karty, które są z reguły po angielsku, a dzięki temu możemy sobie zobaczyć je, ich opisy również w języku polskim i to jest akurat moja jedna z najbardziej ulubionych stron. Tu jeszcze pokazuję Pokémony GX, jak wiadomo teraz Pokémony V-ki są na topie. Zaraz będzie zobaczyć, jakieś nam się trafią. I tutaj proszę bardzo, wasze karty z Pokémonami. Ostatnio w poprzednim numerze był konkurs, żeby narysować swoją wymarzoną kartę z Pokémonami. Proszę bardzo, tutaj mamy pracę. Ja te prace widziałem również na Instagramie oraz na Facebooku magazynu, tak więc tutaj jeszcze możecie zobaczyć, proszę bardzo, zwycięzców i epicki pojedynek do zdobycia komplet figurek. Proszę bardzo, Tyranitar kontra Gallardos, taki jest epicki, epicki pojedynek w tym numerze. Też możemy przykleić naklejkę, kto jest naszym zwycięzcą w tym epickim pojedynku. I na samym końcu już propozycja, jaki będzie kolejny numer. 16 września będzie kolejny numer, gdzie będzie Pikachu oraz Eevee. I to będą aż plakaty, ale będą fajne plakaty. O, zwłaszcza ten tutaj, ten tu w środku może być bardzo ciekawy i kłopoty zespołu R. No zobaczymy, proszę bardzo. I puzzle Pokédex na samym końcu. No, ładnie, ładnie, bardzo fajny numer. 12,99 z naklejkami z całym zestawem. Tak więc możecie już kupić w kioskach, bo już jest dostępny.
Moi drodzy, na samym końcu chciałem Was zaprosić na konkurs, w którym do zdobycia będzie właśnie ten najświeższy numer magazynu Pokémon Trenuj ze mną, ale również do zdobycia będzie poprzedni numer, po który nie zgłosił się nasz aktualny zwycięzca, który jest jeszcze nieotwarty i będzie również z kartami. Słuchajcie, żeby zdobyć ten numer najświeższy, wystarczy skomentować ten film, odpowiadając na pytanie, dlaczego akurat dla Was powinienem wysłać ten numer magazynu Pokémon Trenuj ze mną. Wystarczy napisać w jednym zdaniu albo w kilku zdaniach, jak uważacie, po prostu dlaczego Wy powinniście dostać ten magazyn. Każdy komentarz się liczy, a jeżeli będzie minimum 20 komentarzy i 20 łapek w górę pod tym filmem, to będę dostawać jeszcze drugi magazyn i druga osoba będzie mogła zdobyć poprzedni numer, który cały czas jest dostępny z kartami. Być może nie macie poprzedniego numeru, chcielibyście uzupełnić, nie ma go już w kioskach, nigdzie nie możecie dostać, to będziecie mogli go zdobyć również. Słuchajcie, będę wybierać najciekawsze komentarze, to nie będzie forma losowania. Będzie wybór najciekawszego, najfajniejszego komentarza i oczywiście na YouTubie pod tym filmem za tydzień będzie podany zwycięzca, jakby ten napisał najfajniejszy komentarz, więc do zdobycia są dwa magazyny. Zapraszam do komentowania, zostawienia łapki w górę, trzymajcie się, cześć! A my teraz otwórzmy sobie ten zestaw Chilling Rain, czyli ten fanpack, który był tutaj dorzucony do magazynu. W środku są zawsze trzy karty. Zobaczmy, co nam się tutaj teraz trafiło. Już widzimy, że to będzie Ledyba, Golet oraz Rockruff. Proszę bardzo, Single Strike Rockruff jeszcze wcholony. I tutaj na samym końcu zawsze są opisy. Proszę bardzo, Chilling Rain oraz zaproszenie do ogrywania Trading Card Game Online i Cardex, który jest aplikacją również na telefony, w których możecie monitorować swoją kolekcję kart Pokémon.